Witam Państwa w programie Piłka w Grze. Polska zremisowała wczoraj w swoim pierwszym meczu na Mundialu z Meksykiem bezbramkowo i dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. A ze mną w studiu fleszowi eksperci. Mateusz Stefański. Witam. Patryk Szymański. Witam. Oraz Dominik Łosoś. Dzień dobry. Panowie, jak ocenilibyście to spotkanie i czy ono Wam się w ogóle podobało? Przede wszystkim dla mnie był to na razie najgorszy mecz tych mistrzostw. Myślę, że postronny kibic, który wyłączył telewizor, żeby obejrzeć kolejny mecz, wyłączył odbiornik po 30-35 minutach. No nie dało się tego oglądać, mówię to jako kibic Polski. Fatalna pierwsza połowa, trochę lepsza druga po wejściu Krystiana Bielika, ale to nadal nie było to, czego oczekujemy od naszej reprezentacji. Był skład ofensywny, byli piłkarze ofensywni, ale ta gra w ogóle ofensywna nie była. I tak naprawdę możemy sobie pluć brodę, że ten rzut karny nie został wykorzystany i że nie zdobyliśmy 3 punktów w tym spotkaniu. Ja się zgadzam oczywiście. Mega kłopotliwy to był mecz dla naszych rodaków, dla naszych orłów. Niestety właśnie możemy sobie pluć w brodę, że nie wykorzystaliśmy najlepszej sytuacji tego meczu. Mimo tego, że Meksykanie mieli tą sytuację bramkową, gdzie mogli wykorzystać tak naprawdę bardzo dogodną sytuację z główki, tak jednak rzut karny jest innej rangi po prostu strzałem, innej rangi okazją i myślę, że naprawdę możemy sobie strasznie pluć w brodę, że nie wyciągnęliśmy z tego spotkania 3 punktów. Ja osobiście z każdą następną godziną oceniam ten remis, bo po tym, co zaprezentowaliśmy, za tym, co się działo na boisku, no to powiem szczerze, dużo dobrego nie było. Jedna sytuacja poszła z akcji, która była przypadkiem, błędem obrońców Meksyku. Meksyk miał swoje sytuacje, Meksyk był słaby. My byliśmy jeszcze słabsi, no nie dało się to oglądać. Nie było to najprzyjemniejsze, ale no czego oczekuję po Czesławie Michniewiczu? Taki to jest trener. To nie był pierwszy taki mecz, młodzieżówka wyglądała identycznie. Raz się kończyło dobrze, raz się kończyło źle, jak 6-0 z Hiszpanią chyba, tak? W młodzieżówce. Taki to jest trener. No tak. No myślę, że kto oglądał mecze Czesława Michniewicza, czy w kadrze młodzieżowej, czy też w Legii Warszawa, to myślę, że spodziewał się właśnie takiej gry, gdzie zniwelowaliśmy wszystkie atuty przeciwnika, a jednocześnie nie pokazaliśmy absolutnie żadnego ze swojej strony. Warto też podkreślić, że nasz jedyny celny strzał na bramkę w tym meczu to był rzut karny. I to bardzo dużo mówi o tym spotkaniu. No ale właśnie, jak ocenilibyście występ Roberta Lewandowskiego? Bo jest bardzo mocno krytykowany za to spotkanie. Czy waszym zdaniem również nie zaprezentował się zbyt dobrze? Kilka sytuacji, które wykreowaliśmy, właśnie wykreował Robert Lewandowski. Przykładowo podanie do Kuby Kamińskiego. Zawsze musiał się cofać, tak? I uczestniczył w tym rozgrywaniu niczym Harry Kane. Także no, nie spisywałbym go tak na straty, bo jednak to był mecz zamknięty w dużej mierze i od razu widzieliśmy, że to nie będzie Goldador, że nie będzie mnóstwo bramek, że nie będzie przepięknie, także nie oceniałbym Lewego w tych kategoriach. Wydaje mi się, że zagrał taki solidny mecz, ale no, cały obraz gry jego psuje właśnie ta niewykorzystana jedenastka, tak? No. Robert cierpiał cały mecz, cały czas podwajany, dużo obrońców Meksyku wokół niego, nie było drugiego napastnika, który by ten ciężar przejął. No słabo się to oglądało, no ale tak wygląda większość meczów Roberta Lewandowskiego w naszej reprezentacji. To jest nasz główny piłkarz, wokół niego wszystko jest oparte. Polska miała problem z rozgrywaniem od tyłu, też jedyna piłka była długa piłka trzęsnego na Roberta. Robert też ma dobre warunki fizyczne, ale nie będzie wygrywał każdej piłki z wyższym obrońcą, więc no nie był dobry mecz. Czy karny? No karny uderzony słabo, nie było jego na skoku. Nie wiadomo czemu zmienił, ostatnio też nie strzelił w Barcelonie, więc no nie jest to najlepszy czas. Może dlatego zmienił, ale no, najgorszy możliwy sposób uderzył. Ja bym zwrócił uwagę, że to jest w ogóle drugi rzut karny z rzędu niewykorzystany przez Roberta, bo kto ogląda La Ligę wie, że też poprzedni rzut karny nie jest trafiony. I też bym pochwalił to podanie do Kuby Kamińskiego z początku meczu, naprawdę było dobre. Szkoda, że Kuba został zablokowany, ta jego wrzutka została zablokowana. Także pochwaliłbym sposób, w jaki rzut karny został wykorzystany, no bo powalczył o tą piłkę, zmusił obrońcę do błędu, Moreno dostał żółtą kartkę. Natomiast też jak ty, Dominik, nie rozumiem, czemu ten rzut karny nie został wykonany z tym charakterystycznym naskokiem. Brawa dla Ochoy, obronił to bardzo ładnie, natomiast no, nie oszukujmy się, no, był to łatwy do obrony strzał. Zdecydowanie. Tak. Miejmy nadzieję, że w meczu z Arabią Saudyjską Robert
będzie już skuteczniejszy, a o Arabii Saudyjskiej w krótkim materiale dowiemy się więcej już od Mateusza Kmiecika. Jesteśmy już po pierwszej kolejce, w której Arabia Saudyjska udowodniła, że nie jest wcale taka słaba, jak ją niektórzy postrzegali w naszym kraju. Mecz z Argentyną pokazał, że naprawdę powinniśmy podejść do nich z respektem. Saudyjczycy nie bali się bandy Messiego i cały czas starali się zdobyć bramkę, nawet po straconym golu. Gdy już prowadzili, to nie wycofali się całkowicie, a już na pewno grali bardziej odważnie niż nasze Orły z Meksykiem. Co prawda, ich piłkarze nie grają w Europie, ale krajową ligę przerwali miesiąc przed mundialem, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw. Tutaj warto na chwilę zatrzymać się przy trenerze drużyny, czyli Hervé Renardzie, który jako trener klubowy nie osiągnął zbyt wiele, ale jako selekcjoner został mistrzem Afryki z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz z reprezentacją Zambii. To tylko pokazuje, jak świetnie potrafią poukładać teoretycznie słabsze drużyny i stworzyć z nich kolektyw, który może zagrozić każdemu. Saudyjczycy przed mistrzostwami słynęli z długiego posiadania piłki i świetnej obrony. Oczywiście, ich rywale nie bili najwyższej klasy, ale chociażby w meczu towarzyskim z Chorwacją potrafili momentami świetnie rozgrywać akcję i długo opiekować się futbolówką. Ostatecznie przegrali to spotkanie, ale zaledwie 0-1. Tutaj warto też się na chwilę zatrzymać, ponieważ właśnie Saudyjczycy dość rzadko tracą bramki, a jeśli już, to przeważnie jest to tylko jedno trafienie. Co było już w pojedynku z Argentyną? No to zapewne wszyscy widzieliśmy. Pomijając już same argumenty piłkarskie, to Arabia Saudyjska jest niesamowicie zmotywowana, aby przyćmić fakt, że to Katar organizuje piłkarskie mistrzostwa, dlatego zrobią na boisku wszystko, aby dojść jak najdalej i w swoim regionie zdominować informacje medialne. Jest to też kraj, który mocno stawia się na pokazanie w świecie poprzez sport i pomału robi coraz większe postępy. I tutaj na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Arabia Saudyjska wcześniej w XXI wieku grała na mundialu w roku 2002, 2006 oraz 2018. I tak, dokładnie, tak samo jak nasi biało-czerwoni. No i tutaj taka właśnie troszkę smutna rzeczywistość, zarówno oni, jak i my skończyliśmy wszystkie te występy na fazie grupowej. I to chyba pokazuje, na jakim poziomie tak naprawdę są obie reprezentacje. Dziękujemy, Mateusz. Panowie, jeszcze tak wracając do spotkania z Meksykiem, powiedzcie mi, kto wam najbardziej zaimponował w tym spotkaniu i jakbyście mieli wskazać plusy i minusy w występach naszych poszczególnych zawodników? Na pewno brak rozgrywania piłki od tyłu. Ta laga od Wojtka Szczęsnego, w każdej sytuacji po prostu, no nie była wymuszona, tak? Kuba Kiwior nieraz widać było, że chciał rozgrywać piłkę od tyłu, a jednak Wojtek wybierał co innego. Na pewno na plus Grzegorz Krychowiak, który w takich pojedynkach czuje się najlepiej, właśnie w pojedynkach jeden na jednego, w takiej ostrej grze, gdzie musi być kontakt, gdzie jest szybka wymiana piłki, gdzie ta piłka lata nad głowami po prostu. Grzesiu tam się czuje najlepiej i nawet gdzie został przesunięty wyżej po wejściu Krystiana Bielika, przepraszam, zupełnie inaczej się prezentował. I myślę, że to taki zawodnik na plus. Ja bym wyróżnił dwie postacie, Wojtek Szczęsny na pewno. Co prawda nie były to jakieś spektakularne obrony, ale pamiętamy pierwsze mecze Wojtka na dużych imprezach, zaczynając Euro 2012. Zawsze jakiś tam był błąd, czerwona kartka, wyjście niepotrzebne jak na mundialu poprzednim. A teraz te interwencje były naprawdę dobre, to skuteczne, było widać pewność w grze. I drugą taką postacią Krystian Bielik, bardzo dobre wejście. Myślę, że no, zapewnił sobie pierwszy skład na Arabię. Ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby nie wyszedł w pierwszym składzie. Natomiast minusy, tak jak mówiłeś, Mateusz, no, rozgrywanie Wojtek Szczęsny, laga do przodu na Robercika tak zwana. Raz wychodziło, raz nie, ale to nie jest sposób, żeby coś więcej ugrać na tym mundialu, jeśli chcemy z grupy wyjść. Tylko musimy zwrócić uwagę, że ta laga na Robercika wynikała z tego, jak Meksyk był wysoko ustawiony. Kamil Gryk na początku meczu też miał jedne próby rozegrania do Kuby Kiwiora, prawie zakończyło się to tragedią, więc nie dziwi mnie ten sposób rozgrywania, bo nie było miejsca na to, żeby rozgrywać od tyłu na spokojnie. Meksyk grał wysoko, Meksyk grał agresywnie, Meksyk grał fizycznie. Nikola Zalecki na tym tle odstawał i to bardzo. Wyglądaliśmy kiepsko wyglądaliśmy z piłką. Bez piłki wyglądaliśmy fajnie, do momentu, gdy nie musieliśmy ruszyć z kontrą, wyglądał perfekcyjnie. Grzegorz Krychowiak, pierwszy dobry mecz od dawna w kadrze. Wojtek Szczęsny w końcu zagrał na miarę potencjału Wojtka Szczęsnego z Juventusu, z Ligi Mistrzów i takiego bramkarza, jakiego byśmy chcieli oglądać na wielkich turniejach. Ale z plusów jeszcze można dodać to, jak Kamil Glik wyglądał z Kubą Kiwiorem, bo Kuba Kiwior też miał parę fajnych zagrań, takich diagonalnych podań. Imponujące jak na obrońcę reprezentacji polskiej, bo dawno tego nie widzieliśmy. Ani w wykonaniu Jana Bednarka, ani w wykonaniu Kamila Kulika, więc szapoba.
Tak, no ja jeszcze, jeżeli chodzi o Krychowiaka, to przypomniałbym jego, myślę, że słowa, które przejdą do historii. Nie oczekujcie, że będziemy grać pięknie, bo u nas nigdy się to nie sprawdziło. No i właśnie, czy waszym zdaniem ten styl, który mamy, on w ogóle ma szansę przynieść nam jakieś korzyści w meczu z Arabią? Znaczy, to była taktyka, to strzelenie na jedną akcję była. I ta jedna akcja przeszła, Robert Lewandowski miał tą świetną sytuację. Strzelił jak strzelił, marzenia prysły, ale to była jedna sytuacja. Obawiam się, że to jest taktyka do straty pierwszego gola, bo po przestrzelonym rzucie karnym wyglądało to nerwowo. Przetrwaliśmy ten moment, brawa, bo był bardzo trudny moment, ale no mam wrażenie, że jak padnie gol do przeciwnika, to się wszystko runie. Nie damy rady odpowiedzieć w żaden sposób, gdy przeciwnik się cofnie, bo w ofensywie wyglądamy fatalnie. Jeżeli w pewnych momentach nie zaatakujemy, nie zaczniemy grać pressingiem, to nic po prostu nie zdziałamy. Będziemy mieli właśnie mało sytuacji bramkowych, nie będziemy zagrażać przeciwnikowi, także musimy zmienić nieco to nasze podejście do rozgrywania piłki, do atakowania, do zdobywania przestrzeni. Także naprawdę mamy wiele rzeczy do poprawy, jak zwykle oczywiście. Ale zobaczymy, możemy się obawiać jedynie Arabii. Zobaczyliśmy to w meczu z Argentyną. Także teraz pytanie, jak Arabia zagra, bo z Argentyną zagra bardzo defensywnie, ale agresywnie, wysokim pressingiem. Z Polską nie wiem, czy tak zagramy, bo nie wiem, jak Polska zagra. Jak Polska będzie miała prowadzić grę przez 90 minut albo przez większość czasu w meczu, to nie wróży niczego dobrego. Arabia grała agresywnie, fizycznie, bardzo wyniszczająco. Dwie kontuzje. Ja nie wiem, jak Arabia wyjdzie, czy da radę jeszcze powtórzyć taki mecz jak z Argentyną. Moim zdaniem ten mecz się nie powtórzy. Będzie to trochę łatwiejsze zadanie dla naszej reprezentacji. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś gradu goli, bo większość kibiców od razu po losowaniu z Arabią przypisywało sobie z automatu 3 punkty, a zobaczyliśmy wczoraj, no, że ta Arabia nie jest jak Katar i nie podłoży się, nie będzie grać słabo i umie grać w piłkę. Natomiast, tak jak mówię, no Arabia, tak jak powiedziałeś, mam wrażenie, że wczoraj dużo serca zostawia na boisku, te dwie kontuzje. I myślę, że trochę powinno być łatwiej dla nas, ale tak jak mówię, sądzę, że jeśli wygramy, będzie to skromne 1-2-0. Ja się obawiam właśnie, jeżeli chodzi o wyprowadzanie piłki, nawet w środkowej strefie, no to te doskoki były po prostu niesamowite wczoraj. Piłkarze Argentyny się gubili, także agresywnie w 90 minucie na wysokim pressingu cały czas atakowali. Imponujący, nie wycofali się tak jak my przez cały mecz. Świetnie się to oglądało. Ale myślicie, że będą w stanie wytrzymać to tempo jakby przez całą fazę grupową we wszystkich trzech meczach? Myślicie, że oni są w stanie tak zagrać z Polską też? Nie. Przez całe mecze, przez wszystkie mecze nie ma szans. Zawsze drużyna łapie jakiś dołek na wielkich turniejach. Także wydaje mi się, że nawet ich złapie ten dołek mały. Ale jak później się zaprezentują, to jest po prostu jedna wielka zagadka. Dużo zależy od rywala, bo Argentyna wczoraj była drużyną ofensywną z założenia faworyt, no to wiadomo, że zepchnie drużynę Arabii do defensywy, więc to były lepsze warunki, bardziej komfortowe dla nich, żeby tak agresywnie grać. Nie wiem, jak z Polską będzie wyglądało. My zagraliśmy bardzo defensywnie. Nie sądzę, żeby czasami Niemiec zagrał nagle ofensywnie. Spodziewam się drugiego napastnika, który pomoże Robertowi Lewandowskiemu i wtedy upatruję w tym szansę, bo wczoraj brakowało tego i to bardzo. Zgadzam się, naprawdę. Myślę, że początek będzie ważny. Arabia na pewno jest pobudzona tym zwycięstwem, doda im to sił. Natomiast jeśli przetrwamy początek, możliwe, że w drugiej połowie, tak jak powiedziałeś, gra na dwóch napastników. Ja bym widział Karola Świderskiego, bo to jest naprawdę joker w polskiej prezentacji. Zawsze jak jest na boisku, coś się dzieje, jest jakaś akcja. Także ja bym widział Świderskiego i myślę, że jeśli przetrwamy początek z Arabią, to powinno być już później dobrze. Dobrze, to panowie, na koniec chciałbym jeszcze, żebyście wytypowali wynik spotkania Polska-Arabia Saudyjska. Ja mam spore obawy, powiem szczerze, nie widzę tego meczu. Bardziej bym się skłaniał ku remisowi, ale 1-0 skromny dla nas. No to ja postawię 2-1 dla Polski oczywiście. Ja się podepnę pod 1-0 dla Polski. Dobrze, tak więc dziękuję Państwu, dziękuję Wam przede wszystkim. Dziękuję również Państwu za oglądanie. W studiu dzisiaj byli Mateusz Stefański. Dziękuję. Patryk Szymański. Dziękuję. Dominik Łosoś. Dziękuję. A poprowadziłem to ja, Igor Borowski. Do zobaczenia.